Dawno nie było Protok, także witamy Krystiana Wolskiego, naszego najlepszego ciężkiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Krystian, nowy rok, stary ty zapewne, ale najpierw właśnie zacznijmy sobie, co nowego u Krystiana, jakie teraz plany dealouts zrobiłeś? Tak jak rozmawialiśmy, tego nie dopytałem. Tak, no ten tydzień taki właśnie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, a w zasadzie dniem dzisiejszym, potraktowałem jako taki deloadowy właśnie po tych 12 czy tam 13 tygodniach od momentu, kiedy skończyłem swój sezon startowy. I mam nadzieję, że dzisiaj jak wrócę gdzieś tam już na tą salę treningową, to no wiadomo, nie wrócę do tych obciążeń, które miałem przed deloadem, bo tam to by było głupota, ale do tych takich, no nie wiem, powiedzmy od 20% w dół zjeżdżając będę chciał powoli z powrotem sobie zaczynać, no nie? Także czy jestem wypoczęty, to tak ciężko mi stwierdzić, bo byłem jeszcze nie wczoraj, ale przedwczoraj na treningu zrobić takie lekkie barki. To powiem szczerze, że odczułem te 12 tygodni treningów na wyższym obciążeniu, bo naprawdę te stawy, nawet może nie tyle stawy, ale przyczepy mnie zaczęły boleć, no nie? I tutaj właśnie czy barki, czy nawet jakby przyczep bicepsa tutaj na kości ramiennej, przy wyciskaniu kolana, to wszystko gdzieś tam dało sobie przypomnieć w minionych ostatnich 2 tygodniach. I miejmy nadzieję, że po tym deloadzie będzie tam ciut lepiej. Tym bardziej, że też od dzisiaj postanowiłem jednak, że tego minikata będę robił, bo miałem go w końcu nie robić, ale tak, no jak już zaplanowałem, to go po prostu zrobię. No nie, ile tam go wyjdzie, to wyjdzie i zobaczymy. To sobie zacznijmy od tego, jak ten deload u ciebie wygląda. Zmniejszasz obciążenia, volume i tak dalej? Tak, no wiesz co, ja podszedłem do tego po prostu tak, że powiedzmy to nie wiem, 25-30 może procent na treningu, znaczy poodejmowałem sobie obciążenia. Generalnie to może nawet chodziłem po to, żeby tam pójść, no nie? Bardziej coś tam sobie pomachać, żeby nie całkowicie nie odpuszczać, niż skupiałem się na takim, nie wiem, powiedzmy prawdziwym deloadzie z prawdziwego zdarzenia, no nie? Bo to i tak też z jedzeniem, dla mnie ten okres taki między przed świętami i między świętami a Nowym Rokiem jest okresem takim no trochę na marnotrawstwo, no nie? Bo przed świętami to tam za wiele nie zrobisz, bo to ja już wiesz, ze względu na to, że mam rodzinę, to muszę sobie jakoś tam inaczej ten czas zaplanować i nie trenowałem przed świętami już tam chyba z 3 dni, w zasadzie inaczej, w sensie od ostatni trening do pierwszego po świętach 3 dni miałem wolne, no nie? Później po tym Nowym Roku też tak naprawdę no ten deload wyszedł, więc no takie wiesz, pierdolenie kotka za pomocą młotka to było na tej siłce. I co teraz? No i tak nie był to taki, wiesz, że stuprocentowo założony deload, jak powinien wyglądać książkowo. O. To były drugie święta Bartka. Tak. No, pierwsze bardziej świadome. Co to, no pierwsze to tak, faktycznie, już drugi rok to już dziecko zaczyna. Już nie możesz bluzgać, pamiętaj. Osoba, nie, no, która akurat tak, najmniej no, w marcu skończy 2 lata, także niepełne 2, nie? No ale tak się mówi, że do drugiego roku życia niby tam można troszeczkę być bardziej ordynarnym, że tak to nazwę, ale czy tak czy siak ty nie jesteś raczej osobą, która zbyt wielu wulgaryzmów używa na co dzień? To zależy, nie? No wiadomo, od zależy od ale nawet sytuacji. Jak rozmawiamy, no to są bardziej no, staram się raczej nie. Zresztą tutaj z Asią razem w domu też jeśli coś jest, jeśli którejś za bardzo, no to się upominamy nawzajem, nie? No to też, wiesz, tak jak mówisz, to jest zawsze współpraca, tak jak partnerstwo, tak? No tak, tak. Właśnie, jak będzie przebiegał minikat? Teraz na przykład, znaczy już kiedyś wprowadzony został krótszy minikat, czyli tygodniowy na bardzo dużej ucince, u niektórych to jest 3-4 tygodnie, u niektórych nawet do 6. Jak u ciebie? Będziesz to po prostu obserwował? Wiesz co, to będzie chyba zależało od Łukasza. Z Łukaszem teraz tak, się konsultuję. Tak, bo rozmawiałem z nim zaraz tam jakoś po świętach, właśnie jak wracałem z treningu, że chciałbym, żeby mi pomógł po prostu, bo samemu to jest, wiesz, zaraz będą kombinacje jakieś i tak dalej, tym bardziej, że no ja mam w planach jakby ten rok jeszcze gdzieś tam też wyjść pod koniec może i chciałbym, żeby to było jednak poprowadzone wszystko no tak jak należy. Tak samo jak miałem ze Stefanem, tak samo chciałbym, żeby było z Łukaszem, jak było też i poprzednio, nie? Po prostu od deski do deski te zalecenia
Co tam Łukasz wymyśli, to zobaczymy. Jeszcze dzisiaj mu tam nic nie pisałem, bo w zasadzie co, ja zjadłem dopiero jeden posiłek i byłem zrobić badania, więc zobaczymy, co, jak to będzie wyglądało. Nie? Nie pisałeś mu raporciku 15 minut po północy w Sylwestra? Nie, nie. Nie, nie pisałem. Mu nawet jeszcze zdjęć nie robiłem i chyba mu nawet ich nie wyślę, bo jestem nieogolony, więc po prostu... No, mógłby się trochę obrazić, to nie jest on, wiesz, woli ogolonych. No, napiszę mu, jak jem, żeby obciął i jedzenie i będziemy działać. No, czy tak, czy siak jakoś tam, no. Moim zdaniem to jest dobry wybór, jako że Łukasz ma troszkę, chyba wydaje mi się, troszeczkę inny wpływ na ciebie niż Stefan, o tak to nazwę. Stefan był taki zbyt spokojny, może o tak to nazwijmy. Brakuje mu takiego brudnego Harego w tym wszystkim. No z jednej strony tak, no tym bardziej, że ja z Łukaszem jakby no, nie rozstaliśmy się w złych relacjach i tak dalej, więc też do ostatniego startu na Arnoldzie bardzo dużo mi pomógł razem z Adamem. No i znamy się bardzo długo, on wie, jak ja w dużej mierze reaguję, na co mnie stać i tak dalej, więc nie chciałem gdzieś tam szukać, wiesz, za granicą i tak dalej, bo jak się łatwo można przekonać, zresztą widzimy rozpiski i czasami tam się wymieniamy, jakichś tam cudów na kiju nie ma w tych zaleceniach, ewentualnie u kogoś ciut więcej towaru, ciut więcej jedzenia u drugiego, takie rzeczy, które kompletnie nie mają jakby znaczenia, no nie? Wiesz, wydaje mi się, że bardzo niewielka ilość trenerów z zagranicy po pierwsze od razu zaufa zawodnikowi spoza właśnie granic kraju na zasadzie, szczególnie jeżeli przychodzi młody, nie wiem jak jest z prosami, ale przychodzi jakiś młody, no często widzisz, że raczej nie będzie miał predyspozycji do właśnie nawet wygrywania jakichś zawodów słabszej rangi, no to nie dasz mu raczej mega rozpiski, którą ma powiedzmy osoba typu Nick Walker. Bo po co? Po pierwsze, nazwą cię za chwilkę szarlatanem, po drugie, wiadomo, internet bardzo szybko roznosi wiedzę, szczególnie tą negatywną, jak możemy się przekonać, że tak. Negatywna to idzie o tak, bo to jest kontrowersja i przeciąga wyświetlenia. No i po trzecie, no wiesz, jeżeli masz X podopiecznych, do tego masz rodzinę, do tego masz dwie firmy suplementacyjne, do tego masz, wiesz, jakieś zainteresowania, dużo obowiązków, no dużo obowiązków, to nagle, wiesz, piszę do ciebie, no ja nie mówię, że ja tak się zachowuję, no ale mówię z perspektywy... Znanego trenera i mniej znanego zawodnika. No, szczerze, wiesz, szczerze, jak to czasami potrafi wyglądać, no bo dostawaliśmy te rozpiski, masz takie, no nic tutaj nie ma ciekawego, wiesz. No. I nie wiem, czy to jest właśnie takie podejście, że zbuduję zaufanie i potem coś będzie, czy po prostu trochę takie, no na każdego jest jakiś schemat, który działa w 80%, no a jak podziała na 100, to będę się chwalił. No, może tak być, nie? Także no może być bardzo, bardzo różnie. Co do treningów, dalej pozostajesz przy swoim systemie? To znaczy, przy którym? Bo no, nie, na zasadzie, że zawsze nie ćwiczysz do typowego upadku, nie wychodzisz poza upadek, o tak. U ciebie to jest upadek mięśniowy, tak? No, to myślę, że raczej tak. No, tym bardziej, że teraz te 12 tygodni już takim typowo tym Bruce Pittem, którym leciałem, naprawdę dawało mi takie efekty, które mnie zadowalały. Nie? W końcu, tak jak w przypadku treningów gdzieś tam push, gdzie miałem na dwóch zestawach, na jednym bardziej klatkę, na drugim bardziej barki, oddzieliłem to od siebie, robiłem mocno klatkę, robiłem osobno mocno barki i jakoś dużo inaczej, dużo fajniej wydaje mi się, że to na mnie działało, no nie? Bo zarówno w przypadku push pull legs na jednym, jak i na drugim zestawie ani do końca nie zrobiłem tej klatki, no nie, ani do końca tych barków, tym bardziej, że też ten trening mi się zwykle gdzieś tam rozciągał, bo ilość ćwiczeń była no, dużo większa niż jakby w tym przypadku, gdzie mam teraz, tak? Bo w tym treningu, w tym schemacie, który realizowałem teraz, miałem osobno nawet ręce zrobione, więc finalnie powiedzmy, no nie wiem, na trening wychodziło mi tam 5 maksymalnie, to było takie już maksymalnie 6 ćwiczeń, na przykład na klatkę, tak? I tu się zamykałem godzina, tam nie wiem, powiedzmy 20, jak nikt mi tam dupy nie truł, co nie? I było git. A tak w przypadku push pull legs to było godzina 30, 40. No a nie oszukujmy się, 20 minut czasami obsuwy w ciągu dnia robi bardzo dużą różnicę, chociażby później pod względem utrzymania kolejności posiłków, nie? Ja no, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jeść na przykład 6 posiłków dziennie, bo u mnie ten dzień wygląda tak różnie, że
Niekiedy było tak, że była godzina, powiedzmy, no nie wiem, 18, a ja miałem trzy posiłki, no nie? No i co, zjesz 18, 20, 22 już wpychasz w siebie, bo masz znaczy dwa inaczej, o 18 jeszcze. to ja jadłem trzeci, no nie? No, tak. No to o 20 jest czwarty, o 22 piąty, no i jak masz jednak tych kalorii sporo, już jest ciężko przejadać. A odkąd zacząłem jeść te pięć posiłków w większym odstępie czasu i bardziej objętościowe, wyrabiałem się, nie miałem problemu nawet z trawieniem i tak dalej, więc było wszystko w porządku, no nie? Myślę, że też ta opcja, wiesz, braku stresu na zasadzie, tak jak mówisz, muszę nadgonić posiłki. Tak teraz, okej, okay, mam tak, sobie dokładnie, czwarty, no bo... piąty, nie stresuję się, wiem, teraz jest. Zaczekaj, bo ten, Może możesz to zrobić jest pauzę, bo zapozuję. mam Tak, kuriera? tak, tak. Kurier ogarnięty, także możemy wrócić do Tak. No tam rozmowy. o tym stresie mówiliśmy jakby w związku z jedzonymi posiłkami. No, znaczy właśnie była ta późna godzina, ja miałem dużo posiłków i jeszcze trzeba było nadgonić. A teraz tak naprawdę jak ja zjem o godzinie, nie wiem, 17, trzeci posiłek załóżmy, no to się nie stresuję, że do końca dnia, do momentu, kiedy nie pójdę spać, mam jeszcze jakieś zaległości, no nie? Bo te dwa posiłki spokojnie jeszcze dam radę zjeść. No tak, jeszcze Bartek tam pomoże, troszkę makro Tak, poprawi. no zwykle jak po treningu jeszcze jak wracam, ja on nie śpi, Gładki. to mi pomoże. Takie pytanie znikąd w sumie, ale może będzie ciekawe. Jakie słodycze najbardziej lubi Bartek? Słodycze Bartek najbardziej jakie lubi? No. Kurde, wiesz co, powiem ci, że w sumie to tak za bardzo nie jest słodyczy, no nie? O. U nas, znaczy mimo że w domu mamy i bardziej na przykład jadłem ja czy Aśka czasami, chociaż też nie jakoś dużo, no nie? To... Asia mu kupuje takie ciastka, jakieś tam bio owsiane albo chyba orkiszowe czy coś takiego. Powiedzmy, że to możemy to uznać, no nie? Czasami jakiegoś tam lizaka, jak był u fryzjera i musiał się czymś zająć, to dostał, ale w gruncie rzeczy to staramy się unikać u niego. Tym bardziej, że no my odżywiamy się zdrowo, no nie? No Choć tak, tak tak. powiem. I u nas, jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, słodycze, to słodkie rzeczy, to Krystian, zabierz owoce. palec od mikrofonu. A, sorry. Jakieś tam owoce, no nie, powiedzmy, wyciskany sok z pomarańczy bardzo lubi, ale tak typowo, powiedzmy, jakąś tam, nie wiem, czekoladę czy batony, no to nie. No i właśnie wracając do jeszcze stresu, myślisz, że właśnie czynnikiem, który najgorzej wpływa na rozwój kulturysty, jest owy stres? Nowy? Owy stres, że stres po prostu. Aha, no zależy z czym on się wiąże, nie? Bo jeśli są rzeczy, które... Chodzi mi o to, wiesz, dam ci przykład. Mamy sobie, wiele osób mówi, że w Oxygen Gym, prawda, właśnie jest nowe środki i tak dalej, a właśnie myślę, że ten brak stresu to jest główny czynnik, dlaczego oni tak rosną, bo oni mają co? Opłacone, pojedzone, popite, potrenowane, powbite, mają wszystko podane i wiesz, jedynie na czym musimy się skupić, to najprostsze wykonywanie czynności, czyli przenieść z punktu A do B, używając dane mięśni. Tak. No ja widzę po sobie, że jak na przykład mam jakiś stres związany z czymkolwiek, to tak jak w przypadku wielu ludzi, oni na przykład, nie wiem, zaczynają albo jeść, albo coś tam, to u mnie to działa w drugą stronę. Mi się nie Tak chce samo. jeść. Na treningu jest lipa, no to wiadomo, może każdy ma taką lipę, no nie? Ale no tak całkowicie wyzbyć się stresu, no to się nie da, nie? No nie oszukujmy się, nie w naszych realiach i ten. Ale no z pewnością im mniej się człowiek stresuje, tym na pewno inaczej. Jeśli kulturysta się stresuje na tyle mało, na ile mu ta sytuacja jego pozwala, no to na pewno będzie w stanie robić większy progres i się rozwijać niż osoba, która tego stresu ma bardzo dużo. No ja ci powiem, że widzę, zauważam, że bardzo podobnie masz co do stresu. Ja też nie potrafię wtedy jeść i kolejna rzecz, jak na przykład mam jakąś sprzeczkę czy coś takiego i idę na trening, ona musi być rozwiązana przed treningiem. Nie mam tak, że wyjdę na trening, ja zaś będę, wiesz, wyluzuję, wrócę i wtedy... Nie, musi być, bo ja na treningu wtedy się nie skupię. No, fokus jest na co innego ukierunkowany, nie? Dokładnie. Tak, mieliśmy sobie porozmawiać właśnie o postanowieniach. Czy ty ustawiłeś właśnie sobie jakieś punkty, które będą dla ciebie do spełnienia, do zaliczenia w 2022? Co jakieś tam mam, ale to tak z grubsza tylko. Jeszcze się, że tak powiem, listy swojej nie zrobiłem. Postanowień, które będę odfajkowywał. Czekaj, podłączę sobie tylko ten. Jasne.
Ale coś tam mniej więcej wiem, co chciałbym zrobić, no nie? I to z takich rzeczy i powiedzmy prywatnych, i zawodowych, i jakichś tam finansowych, coś mniej więcej jakiś zarys mam. Starty, jeżeli się wydarzą, to bardziej pod koniec roku, czyli jesień. Tak, tak. No, tam widziałem chyba 22 września, tak? Jest Arnold, ten w UK? Dobrze myślę? September? Tak, już jest data na pewno. Wcześniej są już też kwalifajery dla amatorów ustalone. No właśnie, więc jeśli byłaby, powiedzmy, okazja, wszystko kwestią tego, jakie będą zawody później, w jakim odstępie czasu, bo nie chciałbym, żeby, wiesz, na przykład Arnold był 22, a nie wiem, 6 tygodni później były kolejne zawody dopiero. No trochę nie? Za długo, co nie? W sensie, no, to przekonałem się w poprzednim sezonie, że to jest jednak kiepskie rozwiązanie, jeśli chodzi o taką długą przerwę pomiędzy startami. No nie? Gdyby na przykład była, nie wiem, był Arnold, później była Praga, chociaż Praga była w tym roku w listopadzie, tak? Dobrze mówię? Nie, w październiku. Praga nie, była pod sam koniec już po Olimpii. No, czyli to był... Czekaj, październik. W tym roku na pewno Praga będzie przed Olimpią, bo Olimpia jest już w grudniu. No właśnie. Ale tak, bo był Arnold, były zawody we Włoszech, była Praga, później... Jeszcze w Egipcie. A, jeszcze w Egipcie były zawody. W Egipcie były przed, to Samson wygrał, potem była Praga, w której tam Nathan był strasznie pokrzywdzony. Tak, tak. Tak. Potem jeszcze były jedne zawody, które wygrał Brandão. No, Rumunia i... A Węgry? Tam nie było pro? Na Węgrzech? Nie. Prawie wygrał właśnie Brandão, tak? Brandão. Tak? Nie. Nie, Samson. Tak, tak. Samson wygrał Pragę, a Brandão wygrał w Rumunii. A Regan wygrał w Egipcie. A Regan wygrał w Egipcie, tak. No. To chyba tak, no bo trzech się wtedy zakwalifikowało z tych estetycznych. Właśnie, i porównujesz tę swoją serwetkę tak bardziej właśnie do Regana i tak dalej. Czy myślisz, że właśnie te ich zwycięstwa Samsona, Regana, Rafaela wróżą dobrze dla ciebie przyszłościowo, jeżeli patrzymy o twoją właśnie, o twoją strukturę? Wiesz co, myślę, że tak, bo zarówno, no cała trójka, no nie, jest raz, że bardzo estetyczna, proporcjonalna. Mógłbym nawet trochę powiedzieć, że jakby, wiesz, moja sylwetka przypomina nieco taką sylwetkę Brandão, no nie? Bardziej Regana. Brandão ma długi taki tułów, wiesz o co chodzi. W sumie ty nie tak, masz tak długo, ty masz zaczynające się nisko plecy. Trochę krótszy, no to powiedzmy nawet do Regana i jedyne czym odstaje tutaj przy nich, to ta masa mięśniowa moja, no nie? Chociaż też wiesz, wydawało... Waga, o tak powiedzmy. No waga, wydawałoby się na scenie, na tych imprezach, na których byłem, że też jakoś tam mógłbym odstawać, tak? A później na scenie aż takiej przepaści nie było. No ale z pewnością będę musiał mieć te kilka kilogramów więcej w przyszłym sezonie, żeby gdzieś tam się liczyć. Nie mówię, żeby wygrywać, bo wiesz, tutaj jednak Samson, Regan i Brandão to są osoby trochę bardziej medialne. Nie? Jest Regan to już, wiesz, marka sama z sobie tak naprawdę. Brandão miał już fajne występy i tak dalej. Samson no, z tytułu tego, że jest u Fuada w teamie, no to też jestem troszeczkę bardziej rozpoznawalny, no nie, mimo... Musisz też pchać się do Fuada, do teamu. No. Wiesz, ja w ogóle słyszałem, bo rozmawiałem z niektórymi teamami, dlaczego nie biorą zawodników z Europy, bo chcieliby, no. Ale właśnie przez te wszystkie problemy teraz związane z transportami i tak dalej, to jest to niesamowicie ciężkie, ale żeby... Ale Fuad, oni... Kanada. Jeszcze raz? Kanada. Tak, tak, tylko chodzi mi o to, że jakby... Wiesz, suplementy z zagranicy, no nie, to dla nich polski rynek nie byłby kompletnie targetem. Tak, nie? Są strasznie drogie te suplementy. Tak, wolą celować ludzi z drugiej strony też, nie wiem, czy na przykład taki Samson, bo w Anglii chyba nie ma tych Fuada supli za bardzo. Są teraz dostępne hostel, no ale czy tak gdzieś jak ciężko im będzie przebić JP'ego i tak dalej, który jest tak mocno, właśnie o to chodzi. Więc tutaj też kompletnie nierentowną taką, że tak powiem, inwestycją byłaby chociażby moja osoba, czy tam
nie wiem, zawodnika z innego kraju Europy, w którym trzeba byłoby dopiero wprowadzić te suplementy do rynku i to jeszcze zrobić, wiesz, konkurencyjną cenę i tak dalej. Tak wiesz, może nawet wprowadzanie do rynku to jedno, a drugie, tak jak mówisz, że jeżeli Samson jest zawodnikiem z zagranicy, no to też pewnie, wiesz, ludzie na przykład, Samson też nie jest z Anglii, prawda, on jest przecież Nigeryjczykiem, więc tam te regiony też pewnie kupują na kod Samson, tak, różne. No i jakbyś miał bardziej fame idący w stronę zagranicy, to wtedy, wiesz, można iść w tą stronę, ale jeżeli może gdybym, skupiamy tak się jak na ty naszym... mówił dobrze po angielsku, to też inaczej by to się odbijało. Ale właśnie, co do postanowień, kurs dalej? Wiesz co, może nie tyle kurs, co chciałbym, Boże, jak to powiedzieć, zasób powiększyć na ten moment i chyba z jakimś takim native speakerem się spotkać, nie wiem, raz w tygodniu i w tym kierunku późno, nie? Bo tam rozmowy gdzieś... są najlepsze, jeżeli chodzi o no, to, z kimś tym bardziej, rozmawiasz, to... że ja na przykład wiem, co chcę powiedzieć, a jedyne co, to brakuje mi znaczenia słowa. Nie? No często też zauważyłem, że wszyscy próbują pomóc, co jest bardzo fajne, ale to nie jest tak, że nie jesteś rozumiany, bo wiesz, ja czytam twój post i mówię, wszystko jest fajnie. No oczywiście, wiesz, można się doczepić do, wiesz, kreseczki czy czegoś takiego, no ale o co tu się czepiać, jeżeli jesteś rozumiany, wiesz, Brazylijczycy piszą w ogóle po portugalsku i mają to gdzieś. No. Brandao, on pisze po portugalsku i wiesz, jakoś za bardzo go nie interesuje przekaz. No, ale na przykład tak jak obserwuję tego, Teo Legge, jak on ma, Boże? Teo Legge. Tak, no to on swoje instastory głównie po francusku prowadzi, no nie, tam bardzo mało angielskiego jest, bardzo mało, czy nawet posty, no nie, no dobra, Tim Budesheim, to on tam wiadomo, gwiazda w Niemczech, więc też głównie po niemiecku, ale tak, żeby po angielsku sporo tych zawodników, no to wiadomo, ci z Kanady, z Anglii, tutaj z Europy niektórzy, no to tak, nie? Ale większość to w swoim ojczystym języku prowadzi media społecznościowe. No bo jednak większość followingu masz z naszych, prawda, no, kręgów. No. Tak jakby nie patrzeć właśnie, co do postanowień. Dlaczego myślisz, że ludziom w większości się nie udaje ich osiągnąć? Bo wybierają sobie cele ciężkie do realizacji. Albo zbyt odległe, o, w ten sposób, no nie? Powiedzmy, jeśli o mnie chodzi i zacząłem nawet ostatnio czytać książki w ogóle, powiem ci. Ja też zamówiłem, zaraz ci powiem dokładnie, jak był Winston. Okej, nie, no ja zacząłem od takiej tematyki militarnej, że tak powiem. Ja też. I wciągnąłem tam praktycznie w 3 wieczory prawie 350 stron, więc spoko, a teraz przyszedłem do Ile? Tematyki. No 3,5 wieczora, że tak licząc, 350 stron, nie? 350 stron? Bardzo tak, dużo. Tak. No to była książka właśnie o jednym z polskich snajperów w Afganie, no. A teraz przyszedłem do tematyki takiej giełdowej analizy i tak dalej, nie? Tutaj troszeczkę dłużej się czyta, bo no, trzeba zrozumieć, co tam jest, nie? Ale chodzi o to, że duży cel w odległym czasie jest ciężki do zrealizowania niż ten duży cel podzielony na mniejsze cele w krótszym czasie. Can't hurt me, David Goggins, to jest to, co ja zamówiłem. To jest właśnie też bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka. Okej. Okay. No, a właśnie, odległy cel, zbyt duży cel. Jeszcze raz? Zbyt duży cel. Tak, tak, zbyt duży, może nawet nie tyle, że zbyt duży, ale tak jak w książce o tej giełdzie wczoraj akurat czytałem, że lepiej zakładać sobie rzeczy, które są realne do zrealizowania, tak? To, co faktycznie jesteś w stanie zrobić, niż coś, co będzie lekko odrealnione, tak? I na przykład, no nie wiem, jakbym chciał zarobić w tym roku, strzelę, 500 000, no to ciężko by mi było, więc jak zarobię nawet 150 tysięcy, no to jest bardziej realny cel niż te 500 000, tak? I też będę z tego zadowolony. Z tego mniej też się zawiedziesz, jeżeli wiesz, na przykład się zawiodę, tak. Ze 150 zarobisz na przykład 250, to powiesz sobie, okej, okay, no to już mam cel na następny rok 300, powiedzmy, prawda? Tak, tak, dokładnie. Także to wszystko, tak jak mówisz, małe cele, ale osiągalne. I też wiesz, inaczej zabrzmi zarób 500 000, a zarób 40 tysięcy w miesiąc.
Wiesz, to inaczej brzmi, 500 000, 40 000. Może inaczej, bo zarobić to jedno, ale odłożyć to drugie. A, no to i fakt. Skupiam na tym odłożyć niż bardziej na zarobić. O, no nie? No to bo fakt. Tutaj jakby, wiesz, no inna, trochę inna kolej rzeczy. No i tutaj zostając przy kulturystyce, często mamy wiadome podopiecznych, którzy zgłaszają się do nas i od razu cel jest, powiedzmy, ćwiczę rok, chcę zostać pro. No może nie pro, ale że chcę zostać, wiesz, że za rok chcę wystartować. Nawet nie wystartować, ale wiesz, naprawdę często jest, chcę zostać pro po, wiesz, roku ćwiczenia, 2 latach ćwiczenia i też bardzo ciężko jest czasami uświadomić, nie niszcząc czyichś marzeń, które oczywiście wielkie powinniśmy mieć, ale lepiej trzymać je chyba w głowie czasami, wiesz, na to, o to chodzi. No może nawet to też, ale lepiej uświadamiać już takie osoby, na jakim są etapie, ile im jeszcze brakuje i ile muszą włożyć pracy, żeby do tego faktycznie dojść, moim zdaniem, no nie, bo jeszcze kiedyś, parę lat do tyłu byłem raczej nastawiony na współpracę z ludźmi, tak, że lepiej może im nie mówić, co się faktycznie myśli, bo mogą od ciebie odejść, czy tam stracić do ciebie zaufanie, albo się obrazić, bo teraz w ogóle też z obrażaniem to jest... No do tego przejdziemy za chwilę. Tak, okej, okay, dobra, do tego przejdziemy. Niż mówić ludziom wprost, że no tak jak jest, nie? Że to jeszcze nie jest czas i przez najbliższe 3 lata tego czasu też nie będzie, załóżmy. No jednak żyjąc tak długo w tym środowisku, oglądając niektórych zawodników, często widzimy od początku, w jakim tempie kto się rozwija i na co jest, do czego jest stworzony i jak szybko może co osiągnąć. To też, ale też co chciałem powiedzieć, to że ludzie się napalają, bo wydaje mi się, że nie są świadomi tego, co trzeba, znaczy może ile trzeba włożyć pracy, ile czasami też poświęcić do tego, żeby dojść do któregoś momentu, tak? I później są zawody albo, no, znaczy powiedzmy, okej, okay, zawody się zbliżają, facet się wyłamuje, bo coś tam i kulturystyka to kurwa i zniszczyła jego życie. Tak, i konsekwencji, tak jakby wiesz, zaczynamy będąc świadomy konsekwencji, a potem nagle zaczynamy... I rozczarowujemy się, że te konsekwencje przyszły. Jesteś w, tak jakby no, jesteś piekarzem. Jest prawdopodobieństwo, że spalisz sobie rękę. Jest prawdopodobieństwo, nieduże, ale jest, co nie? Jesteś kulturystą. Jest prawdopodobieństwo, że możesz zrobić sobie krzywdę, tak? Że coś się stanie. Oczywiście jesteśmy od tego, żeby jak najbardziej oddalić to prawdopodobieństwo, ale czy tak czy siak jest to możliwe, więc jeżeli się za coś bierzesz, powinieneś dokładnie przestudiować to albo uczyć się. Jest teraz tyle źródeł, tak jak sam mówisz, są co do nauki angielskiego, tak? Są native speakerzy, jest YouTube, jest Google, jest, wiesz, możesz oglądać filmy z napisami i też już coś słuchać. Także jest tyle opcji, a ludzie nadal pozostają na zasadzie, okej, okay, jest trener i on ma mnie poprowadzić, ale gdy właśnie dzieją się już gorsze rzeczy, no to wiadomo, kto też jest tylko i wyłącznie winny. Dlatego jak na przykład nagrywaliśmy materiał i mówiliśmy o konsekwencjach, to oczywiście trener jest winny, ale zawodnik też musi poczytać, powinien przynajmniej, tak? No, no tak, chociaż wiesz, i ja i ty pewnie i reszta chłopaków mamy wpisaną klauzulę o tym, że wszystko to, co tutaj od nas otrzymują, biorą na klatę dla siebie, oni biorą za to odpowiedzialność, a nie my. Ale wiesz, ta klauzula też no, jest bo no, nie zobowiązuje nas, nie zwalnia nas odpowiedzialności. Tak, jasne, jak najbardziej, no nie? To się zgadzam. Tego wielu też trenerów podchodzi do tego, ale ja mówiłem, ja powinien się to edukować. No nie do końca, czasami to jest właśnie wina trenera, bo chciał szybciej, tak? Na przykład. Wiesz, też no, po zawodach, jak szybko, jak łatwo komuś nabić wagę, żeby fajnie to wyglądało na Instagramie. Jak szybko zrobić rebound? Są, wiesz, możesz 20 kilo nabić w 6-7 tygodni, będzie to, powiedzmy, jeżeli zrobisz w miarę mądrze, wiesz, jeżeli wytniesz twarz, to będzie fajnie wyglądało, bo inaczej to twarz się nie zmieści w monitor, ale no, czy konsekwencji zdrowotnych na tym nie będzie? No będzie, zresztą samo objadanie się po zawodach je przynosi. No myślę, że nawet dużo większe niż w perspektywie
powiedzmy, nie wiem, chociażby ostatnich tam paru tygodni prepa, tak, gdzie wiadomo, no i diuretyki, środki typu klen, czy coś tam jeszcze, no nie, to wydaje mi się, że pod względem zdrowotnym to dużo gorzej wychodzimy na tym odbiciu plus kilkunastu czy kilkudziesięciu kilogramów, aniżeli powiedzmy, nie wiem, 4 weeks out, tak? No tak, 4 tygodnie out to jest jeszcze taki mock prep, że tak to nazwę, taki tak, prep, tak. Który wiesz, który jeszcze aż tak nie wpływa mocno na uszczerbek na zdrowiu, że tak to nazwę, ale no, przygotowuje nas do okresu masowego, tak to można określić. Krystian, jeszcze co do ogólnie postanowień. Czy w ogóle ty kiedyś podjąłeś jakieś za duże postanowienie, którego ci się nie udało osiągnąć? Nie przypominam sobie. Ale raczej ze względu na to, że stawiałeś właśnie mniejsze cele, czy nie po może prostu udało się? Nie, ze względu na to, że ja nigdy tak do tego nie podchodziłem, wiesz? Nie miałem jakoś takiej, nie wiem, ani potrzeby, ani parcia na to, żeby sobie, nie wiem, wyznaczać, wiesz, taki i taki cel i później zabijać się o to, żeby go zrealizować, no nie? Więc na bieżąco wszystko sobie regulowałem, ustawiałem i realizowałem. No i właśnie jeszcze co do mówienia dla podopiecznych, tak jak już rozpocząłeś, no bo często są też niektórzy, którzy przychodzą do ciebie i w drugą stronę idziemy, tak? Idziemy tak, jak niektórzy trenerzy chcą pchnąć, to tutaj podopieczni chcą pchnąć. I czasami też nie jesteśmy świadomi tego, co biorą podopieczni, tak? Bo, no, bo powie ci, ty na przykład rozpiszesz jakąś ilość, a tu będzie ilość razy dwa, prawda? Większa. Razy dwa większa i też wiesz, widzisz naprawdę te negatywne skutki na organizmie, gdzie kalorie nie zostały podbite, tak? Nie zostały przez długi czas, a osoba po prostu puchnie, widać te zmęczenie i tak dalej. No a nie wiesz tak naprawdę, skąd to się bierze, tak? Znaczy bardziej, wiesz co, mi się wydaje, że tutaj niewspółmierna jest ta ilość używanych środków do efektów. O, i nad tym się zastanawiasz, nie? Patrzysz na gościa, który wygląda jak wygląda i ta jego sylwetka daje sporo do życzenia pod względem i strukturalnym takim do rozwoju, żeby to fajnie wyglądało, a tu towaru jest powiedzmy jeszcze więcej niż tu bijesz, nie? I zaczynasz się zastanawiać, gdzie tu jest sens i logika, czemu facet na przykład sam nie zauważa tego, że bierze już bardzo dużo, a jest to jakby dalej, no wygląda to jak wygląda. Może też bierze się to stąd, że ludzie nie są w ogóle krytyczni wobec siebie i nie patrzą, nie widzą się w lustrze, tak jak widzę to ja, czyli widzisz to ty. I do tego też, nie? Tak jak czasami, nawet nie czasami, ale ostatnio tam na jednej z grup właśnie, tylko nie pamiętam, która to była, coś tam na Facebooku o tych, wiesz, SA i tak dalej, gość, co tam się chwalił, że zadowolony jest, nie wiem, tam z Androhemu chyba, czy z jakiegoś... No z jakiejś tam firmy, niezależnie, nieważne jak. No z jakiejś tam firmy, z hormonu z jakiejś tam firmy, którego używa już od X czasu i że jest petarda i tak dalej, nie? I wchodzisz w gościa galerię i wiesz, i się tak dziwisz, że... Zastanawia się, pod jakim względem on jest zadowolony, co mu to dało. Dokładnie, dokładnie, no nie? Bo ja faktycznie patrzyłem na gościa i mówię, ty no... Ja wyglądałem lepiej, jak nie trenowałem, nie? Może wizualne, wiesz, no, może tu nie chodzi właśnie o wizualne efekty, a jakąś psychikę, nie wiem. Nie mam pojęcia, no ale ja, jeśli, nie wiem, co jesteś w stanie odczuć z używania GH, jeśli lecisz go już, powiedzmy, x czasu? Nic. No, nic, no dokładnie, no nie? No więc, jak lecisz już x czasu, to może wiesz, faktycznie, no. Gdybyś zwiększał dawkę, no, tam powiedzmy, no nie wiem, z 5 na 10. Ale odczułbyś? No, może myślę, dodatkową retencję, co najwyżej. Tak, no jakąś tam pompę i tak dalej, ale pod względem samopoczucia na pewno nie, nie? Nie no, pod względem samopoczucia na zasadzie, okej, okay, odczułbym, ale raczej negatywy bardziej niż ta, plusy, no, wiesz, no bo jakie plusy możesz więcej zauważyć niż okej, okay, śpię troszkę lepiej, moja skóra wygląda trochę lepiej. Po czasie przestajesz zwracać na to kompletnie uwagę i nie odczuwasz tej różnicy. Bardzo fajny tutaj motyw poruszyłeś. Jak często ludzie piszą komentarze, na przykład wziąłem tego testa i tak pół roku temu to ja czułem większe libido, lepiej się czułem, bardziej energiczny, energetyczny i tak dalej. No to te, energiczny też, energiczny. To teraz, no nie czuję już tego. Czy może to jest tak, że oni po prostu czują to cały czas, a spodziewają się teraz, że to się podwoi, wiesz? No, może jest też tak, że
jedną kwestią jest to, że nie wiem, stężenia mogły ulec delikatnej zmianie, tak? A drugą kwestią jest to, że ludzie chyba, nie wiem, oczekują jakiś cudów faktycznie od tej bomby, jeśli lecą na przykład x czasu tą samą dawkę, no nie? Czy też właśnie pod względem samopoczucia tutaj z tym libido to jest taki przykład notorycznie powtarzający się, czego ja kompletnie na przykład nie rozumiem i ludzie nie biorą pod uwagę tego, że nie sama ilość powiedzmy, nie wiem, czy testa, czy hormonów ma na to wpływ, tak, w sensie poziom hormonów ma wpływ na to libido, tylko bardzo dużo czynników zewnętrznych, właśnie między innymi stres, na to obowiązków i tak dalej, no nie? A tutaj jest, no nie wiem, z wytrzepanej kuśki 5 razy jednego dnia, zjazd następnego dnia do 3 razy i już jest problem i psychika klęka, no nie? Bo 2 razy nie. No ale to jest tak, że wiesz, tak jak wspominaliśmy już niejednokrotnie, ile osoby, które nie biorą w ogóle środków, mają problemy właśnie z erekcją i tak dalej, a tutaj u nas, u osób, które bawią się z hormonami, jest to strasznie dziwne. Że to jest strasznie dziwne, no, że bawisz się z hormonami, rozregulowujesz je w jakiś sposób, często nie kontrolujesz, nie patrzysz właśnie na aspekty osoby, która też ma pracę, też ma, wiesz, rodzinę, obowiązki, stres i to wszystko się kumuluje dwukrotnie, jesteś zdziwiony, że masz właśnie, tak jak wspomniałem, że poparzyłeś tą rękę będąc piekarzem. No tak, tak, nie? Wiesz, no troszkę tej takiej logicznego myślenia i patrzenia na problemy, które sami tworzymy. Tak, no i uzależnianie właśnie chociażby kwestii libido tylko i wyłącznie od towaru, nie? Czy od poziomu hormonu. To jest, wiesz, ludzie, którzy nie biorą, też im się nie chce czasami, tak? Z wielu powodów. Czasami po prostu się nie chce. Dokładnie. Po prostu się nie chce i tyle. Chcę jeszcze wspomnieć o jeden temat, właściwie go poruszyć, rozwinąć, co do dzisiejszych czasów na zasadzie. Dzisiaj już nic nikomu nie można powiedzieć, już to poruszyłeś co do podopiecznych. Niektórzy mają tak, że powiesz im, słuchaj, szczerze im powiesz, jestem, siedzę w tym sporcie już tyle lat, widzisz, że działam z podopiecznymi i mogę ci szczerze powiedzieć, że 2 lata co najmniej. Pierwsze, co robią... Albo, że kompletnie nic z ciebie nie będzie. No aż tak to chyba nie, ale wiesz, coś będzie. Ale no, nie można nikomu już nic powiedzieć. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy ogólnie media dążą do tego, żeby jakkolwiek zrobić z ludzi coraz większych mięczaków? No, kiedyś było inaczej, nie? Kiedyś to kurwa było. Tak, kiedyś to było, kiedyś też była inna mentalność. No, ja teraz nawet jakby... Ja patrzę nie na starsze pokolenia, tak jakby na młodsze, chociaż starsi to też czasami nie można nic powiedzieć, ale na tych młodszych ludzi, nie wiem, nastolatków czy nawet generalnie dzieci, że większość jest na takim, nie wiem, świecie komputerowym, trochę fikcyjnym, wiesz, wychowywana, gdzie wszystko jest niby fajnie, pięknie, a jak przychodzi co do czego, no to w realnym świecie oni sobie nie dają rady. I może się bierze to nawet stąd, że oni są w takiej euforii, jak są tam, wiesz, w wirtualnym świecie, wszystko im wychodzi, nikt do nich, nikt im nie każe nic, nikt im nie zabrania niczego i tam jest spoko, a tu nagle jest zderzenie z rzeczywistością, no i trzeba się z tym pogodzić, nie? W jakimś stopniu. Ja na przykład, nie wiem, jak patrzę na dzieci swoich znajomych, którzy są starsi, powiedzmy, niż Bartek, a widzę, że w tych dzieciach nie ma żadnego na przykład zainteresowania, czy chociażby, no mówię sportem, tak, bo co te dzieci mają robić w wieku, powiedzmy tam, nie wiem, 7-10 lat, czy tam 7-9 lat. Rozrywka, sport. No dokładnie, no ani nie będziesz tych dzieci katował do tego, żeby uczyły się wzorów chemicznych na kwas solny i reakcji, ani no, główną rzeczą jest to, żeby one miały gdzie wyładować tą swoją energię, tak, no, czyli gdzieś w jakimś sporcie, nie wiem, czy to na jakichś tam, nie wiem, sztukach walki, na piłce, na czymkolwiek, no nie, a w tych dzieciach tego nie ma teraz, nie, ja jak byłem, nie wiem, jak tam miałem 7 lat, to ta pierwsza klasa, no to wiadomo, nie grałem wtedy jeszcze w klubie, mieszkałem na wsi, nie miałem dostępu i tak dalej, no nie, no ale zawsze na podwórku w tą piłkę się kopało i tak przez x lat do jeszcze bardzo niedawna ta piłka, czyli generalnie każdy, jakiś sport był, nie, a teraz... No,
wydaje mi się, że właśnie ten sport mógłby tych dzieci uczyć tej takiego życia trochę, tak? I dyscypliny, i charakteru, jakiś tam charakter by w nich wyrabiał, bo to jednak zderzenie, wiesz, wielu osobowości w jednym miejscu, wśród różnych dzieci, wyrabiałoby jakieś tam wartości w tych dzieciach też, tak? Zachowania, czy nawet i głupie odzywki, że jak ktoś mówi do ciebie, jesteś gruby, to ty się nie obrażasz, tak? Tylko mówisz, spierdalaj, sam jesteś gruby. Albo u nas po prostu, wiesz, nie mówisz nic, bo po prostu zawsze był jakiś gruby i gruby był na bramce i nawet na kogoś mówiliśmy, no kto jest ten Rafał, ten gruby. Teraz nie możesz powiedzieć, że Rafał ten gruby, tylko Rafał ten z lekką nadwagą, z, wiesz, czynnikiem BMI pokazującym większe niż... Musisz tak to rozwijać, żeby nikt nie poczuł tak, się... Tak, ale właśnie rozmawialiśmy o tym ostatnio, tylko nie mogę sobie przypomnieć sytuacji, o co tu chodziło. No właśnie rozwinęliśmy to i to dość dosadnie, na zasadzie, że nie możesz nikomu nic powiedzieć. Ktoś tak, jest... tak, tylko z czego się wywiązała ta rozmowa? Z czego to było? Chyba z wysoki, wiesz, coś tam, że za wysoki. No ale czy tak gdzieś jak no, podszedłem do tego na zasadzie, no już nie możesz nikomu nic powiedzieć dosłownie, bo powiesz to od razu ktokolwiek, jak, znaczy nikomu, no większości jednak, nie możesz określić czegoś takie, jakie jest. Nie ma już grubych, nie ma już dryblasów, nie ma już bardzo niskich osób, w sensie, wiesz, no... Nie ma już durniów, tylko są mniej. Nie ma już durniów, tak, tylko, kurwa, kiedyś ktoś z matmy walnął 2 plus 2 równa się 5, to mówiłeś, ale kurwa głupek. No. A teraz, nie, Jasiu ma po prostu problemy z czymś tam, kurwa. Wszyscy są dyslektycy, analfabeci i jakie... A każdy ma ADHD. Nie, kiedyś to dostałeś pierdol od ojca i się kończyło ADHD. Ja oczywiście rozumiem, że to jest choroba, ale ile osób może mieć ta ADHD? No tak, nie. No, ja wiem, do czego zmierzasz. I tutaj jakby nawet z perspektywy tego, że moja mama pracuje w szkole jako woźna i czasami tam gdzieś mi opowiadała właśnie, jak przychodzą rodzice z pretensjami do nauczycieli, że tam, no nie wiem, powiedzmy, dziecko dostało uwagę, czy że ktoś tam na nie nakrzyczał. No przecież nikt nie krzyczy na ciebie bez powodu, tak? Nie dostajesz uwagi, bo jesteś grzeczny na lekcji. No i przychodzą później takie mamusie czy ten i mają pretensje do nauczycieli, że jak oni mogą w ogóle podnieść głos do niego, czy tam zwrócić mu uwagę i coś tam. No kurwa, jak w domu matka mu nie zwraca uwagi na to, że gość sra na środku dywanu, na środku pokoju, no to niech ten nauczyciel chociaż mu powie, że tak się nie robi, tak? Kiedyś w szkole, jak ja jeszcze chodziłem, powiedzmy, do podstawówki czy do gimnazjum, to tam się nikt raczej nie cackał, wiadomo, byli nauczyciele, którzy sobie bardziej dawali wchodzić na głowę, tak? A byli tacy, którzy się nie czaili, jak trzeba było, to podszedł do ciebie, dostałeś w łeb albo dziennikiem, albo ręką, albo coś tam i nikt się nie skarżył w domu. Znaczy, jak się poskarżył, to było, no widocznie za coś musiałeś dostać, nie? A nie... Co? A no Aśka mówi, tu ciekawe, jak mnie do synusia wezmą. Nie, no wiesz, jesteśmy na zasadzie, że oczywiście świat się zmienia i jesteśmy tego świadomi, tylko że no są jakieś granice, wiesz, no jeżeli ktoś dostał opierdziel, tak jak mówisz, od nauczyciela, który tak ma uczyć i nauczyciel ma cię też nauczyć po części życia. Nie no, tylko, no, wiesz, to wszyscy są bardzo zdziwieni, a już nie można w ogóle komuś powiedzieć cokolwiek, wiesz, to nie są zarzuty, tylko stwierdzenia. A no, dzieci są czasami tak bezwzględne. Jest bardzo roszczeniowy ostatnio. Strasznie, no nie można nikomu. I nie wiem, czy to jest właśnie, zmierza to w jakimś złym kierunku, że będziemy niedługo żyli na świecie, w którym każdy jest, no powiedzmy, nie będzie płci, tylko ten, nie będzie mamy i taty, tylko będzie wychowawca. Wiesz, zmienimy całkowicie nazewnictwo, tylko żeby każdemu było... Żeby lepiej nikogo nie urazić. Wiesz, że, i czy to będzie lepiej, jeżeli właśnie będziemy mieli... Wszyscy będą dobrzy i wszyscy będą świetni i będziemy dostawać za coś punkty. No, by tak nie było, nie? No, ale do tego to zmierza niestety, wiesz, że tak to wszystko jest kreowane, że każdy ma dostawać nagrodę. Piąte miejsce, dyplom uczestnictwa, banan. Za wszystko jest nagroda teraz. Dyplom uczestnictwa. Nawet hulajnogi rozdawali za szczepienia.
Nawet to, ale tego tematu nie będziemy rozwijać, bo jest zbyt kontrowersyjny. Dobra, czyli nowy rok, stary Krystian z jakimiś założeniami i mamy nadzieję, że ich dotrzyma. No, ja wiesz, oficjalnie się nie określiłem, o co chodzi. Zawsze tak możesz być wymówkę. Tak, więc wiesz, w ten sposób się zabezpieczam, żeby nie rzucać słów na wiatr i tyle, zobaczymy, co przyniesie tak naprawdę ten rok, nie? Pod wieloma względami. No, na pewno nie będzie lepszy niż poprzedni, pod wieloma względami. Mi się wydaje, że wiesz, czy tak naprawdę poprzedni nie był lepszy dla ciebie niż ostatnie? Był. Był cięższy, ale też był lepszy. No, zależy właśnie, z której strony na to patrzeć. Nie? Ja akurat teraz patrzę na to pod względem tego, co dzieje się jakby z gospodarką ogólną światową. Oj, tam to nowy ład w nas wejdzie i to bez mydza. No, dokładnie. I jakby wiesz, to, że ja tam sobie chodzę, trenuję, startuję, to jest powiedzmy mój wymysł, tak? I nie stanie mi się nic, jeśli ja, powiedzmy, nie wiem, w tym roku nie wystartuję, jakoś tam bardzo na tym nie ucierpię, ale stanie mi się trochę więcej i następstwa tego, że coś mi się stanie, będą dużo gorsze, jeśli nie będę, wiesz, w stanie, powiedzmy, nie wiem, zarobić tyle i tyle, żeby opłacić rachunki, utrzymać rodzinę i tak dalej, nie? A na razie no, nie chce nam nasz szanowny rząd pozwolić godnie żyć, nie? Znaczy oni myślą, że my godnie żyjemy. Może nawet aż za godnie. Tak, bo zarabiamy miesięcznie 10 tysięcy, ale z tego, że z tych 10 tysięcy to zwykle trzeba oddać 60% na ich utrzymanie. Na ich utrzymanie. Na ich błędy, o tak to możemy nazwać. Wiesz, mi się wydaje, że ciężkie czasy kreują bardzo, bardzo twardych ludzi, jeżeli chodzi o te wybitne jednostki. Tak, tak. No, będzie oddzielenie ziarna od plew w tym roku. Oj, to bardzo, bardzo srogie. Dobra, bo zaczynamy zbyt bardzo, bardzo politykować. Przejdziemy tak do tego tematu na grupie my, a wam życzymy, jako że to jest pierwszy materiał w nowym roku, dużo szczęścia, zdrówka i realizacji wszystkich, mamy nadzieję, nawet tych najwyższych celów. Dzięki bardzo, Krystian. Dzięki, dzięki.